Ponad 20 młodych ludzi malowało huśtawki, sprzątało i porządkowało plac zabaw w Przemkowie. Jak mówi szef młodzieżowego stowarzyszenia, to taki swoisty czyn społeczny. To plac zabaw przy ulicy Rzymierskiego, należy do miasta. W sobotę remontowała go młodzież. Odremontowaliśmy i zakonserwowaliśmy wszystkie te urządzenia metalowe, drewniane. Zaczęliśmy robić boisko, różne rodzaje linie do różnych gier oraz tam w tle widać piaskownicę. Po prostu, żeby dzieciaki miały gdzie się bawić. Wyczyściliśmy teren, posprzątaliśmy dzięki wsparciu też gminy i Miejskiego Zakładu Komunalnego. Pomogli też mieszkający po sąsiedzku. To jedna z akcji Stowarzyszenia Hałastra. To jest taka akcja społeczna, tak zwany czyn społeczny. Ja wiem, że nazwa się źle kojarzy. No źle się kojarzy, ale idea jest dobra. Promujemy wolontariat. Chcemy stworzyć klimat pod społeczeństwo obywatelskie, tam gdzie ludzie sobie nawzajem pomagają, że nie tylko pieniądze się liczą. Jak wylicza Tomasz Kuncik, prace, które wykonali wolontariusze, kosztowałyby około 3000 zł. Liczy, że odnowionego placu nikt nie zdewastuje. Gdzie kolejny czyn? To już zależy od mieszkańców. Będą jakieś ciekawe zgłoszenia. Mamy teraz taki pomysł posprzątać w okolicach stawów. Tam jest podobno śmieci, są bałagan.